serdecznie w nowym odcinku i w nowej serii na moim kanale. Jak wiecie, w grudniu zakończyłam prezentację serii Shiny Box na moim kanale, był to ostatni odcinek, więc jeżeli jesteście ciekawe tego mojego jakby wytłumaczenia, dlaczego był to ostatni odcinek, to zachęcam Was tutaj do tego filmu. Dzisiaj przychodzę właśnie do Was z nową serią i tą serią będzie też seria pudełeczek i otwierania pudełeczek z różnymi niespodziankami i kosmetykami, ale będzie to pudełko od Big Lossy, więc jeżeli jesteście ciekawe, co takiego znajduje się w styczniowym pudełku Big Lossy, to serdecznie Was zapraszam do dalszego oglądania. Jak widzicie, to pudełko od Big Lossy przyszło do mnie i ja go jeszcze w ogóle w żaden sposób nie rozpakowałam, więc teraz może to pudełko rozpakuję razem z Wami. A więc tutaj mamy pudełeczko. Te pudełeczka, z tego co tak obserwowałam sobie przez cały uprzedni rok, to one chyba zawsze przychodzą, jeżeli chodzi o design, takie same, czyli zawsze są różowe i mają tutaj tylko wytłoczoną taką koronę właśnie z taką ikoną Big Lossy, więc to mi się bardzo podoba, bardzo lubię takie właśnie proste opakowania, które wyglądają bardzo schludnie. No i teraz po otwarciu mamy tutaj zawiązane kokardeczką, pudełeczko jak zawsze. Więc otwieram sobie tą kokardkę i już patrzymy, co jest w środku. Na początek chciałabym Wam pokazać takie ulotki, które się znajdują właśnie w tym pudełku. Podobnie jak w Shiny Boxie znajdują się tutaj właśnie ulotki z odniesieniem do różnych nowości, różnych firm. I tutaj między innymi jest ulotka akurat Pantene, jak możecie zauważyć, oraz zimowa pielęgnacja Big Lossy i tyle. Tak naprawdę, tutaj mamy opis w środku tego, co, tak mi się wydaje, co znajduje się chyba właśnie w tym pudełeczku Big Lossy. I zaraz po otwarciu widzimy zawartość tego pudełeczka. To, co znajdujemy w tym pudełku i co pierwsze mi wpada w dłonie, jest to produkt z Naobay. Ja już słyszałam o tym produkcie u innych dziewczyn na innych kanałach. I ogólnie to słyszałam same pozytywne rzeczy, więc bardzo chętnie sobie wypróbuję ten produkt. Jest to nawilżająco dotleniający krem do twarzy. Ja sobie już teraz zaglądam tutaj właśnie w tą ulotkę. Ma ten krem chronić i nawilżać skórę twarzy, jest idealny dla każdego rodzaju cery. Jego wyjątkowa formuła opiera się na wysokiej jakości ekstraktach roślinnych i organicznych olejkach. Dzięki temu skóra odzyskuje równowagę. Krem szybko się wchłania i sprawdza się jako baza pod makijaż. To, co tutaj widzę, to to, że w przeciwieństwie do Big Lossy, w przeciwieństwie do Shiny Boxa, to tutaj w Big Lossy jakby nie mamy ceny tych produktów, czyli ile one normalnie kosztują, jak chcielibyśmy sobie je po prostu kupić. Więc nie wiem tak naprawdę, ile kosztowałby taki krem, albo jeszcze może źle tutaj patrzę, może gdzieś tutaj się znajdują takie informacje. W każdym bądź razie krem ten, w zasadzie jego próbka ma 30 ml. Ja już zobaczę, jaki ten krem ma zapach. Bardzo mi się podoba troszeczkę takie jakby drewniane wykończenie tej nakrętki. Bardzo ciekawie to wygląda, tak właśnie bardzo taki design pokazujący, że to ma być w zgodzie z naturą. Wiecie, o co chodzi? Dobra, otworzyłam ten krem. Otworzyłam ten krem i zaraz Wam powiem, jak on pachnie. Pachnie tak troszeczkę cytrynowo, bym powiedziała, tak bardzo świeżo. Ale powiem Wam, że ten krem ogólnie ma bardzo fajną konsystencję, ja już to na dłoni czuję, bardzo nawilżającą i naprawdę będzie na pewno bardzo fajny jako właśnie baza pod makijaż, więc ja na pewno sobie go bardzo chętnie wytestuję, bo wydaje mi się, że to może być coś świetnego i już od razu też zobaczę, jaką to będzie miało cenę, bo jeżeli mi się on sprawdzi, a ja cały czas poszukuję idealnego kremu nawilżającego, więc jeżeli się ten sprawdzi, to może się zaopatrzę w... Dobra, następna rzecz, którą ja tutaj widzę i która mi wpada w ręce, to jest więc kolejną rzeczą jest lakier do paznokci z firmy Diamond Cosmetics. Semilaka tak naprawdę, ponieważ właśnie firma Diamond Cosmetics wypuszczała lakiery Semilak, lakiery hybrydowe. I to jest lakier, który jest zwykłym lakierem do paznokci, który ma nam dać efekt taki jak właśnie mamy z paznokciami hybrydowymi, ale bez utwardzania tych paznokci w lampie, więc jestem bardzo ciekawa. Ten kolor ma numerek 030 Dark Chocolate i jest takim bardziej, bym powiedziała, bordowym kolorem niż czekoladowym. Takim buraczkowym, bym rzekła. No i pachnie jak taki typowy właśnie lakier do paznokci, zwykły, wiecie o co chodzi, nie hybrydowy. Więc jest to produkt pełnowymiarowy i ja też jestem ciekawa, jak on by się sprawdził, ale myślę, że nie będę go używała, bo właśnie używam hybryd. Chociaż, kto wie, może sobie wypróbuję, żeby też Wam dać znać,
bo może któraś z Was będzie zainteresowana właśnie lakierem, który nie jest hybrydowy, do którego nie trzeba kupować lampy, a który może być tak samo fajnie błyszczący i trwały jak właśnie lakiery hybrydowe. Więc to jest kolejny produkt i myślę, że na pewno go z chęcią przetestuję. Kolejna rzecz, która wpada mi w ręce z dełka, jest to płyn micelarny od Garniera 3 w 1 dla skóry wrażliwej. Jest to oczywiście mini format, ma 125 ml. Powiem Wam szczerze, że nigdy wcześniej nie miałam do czynienia z tymi płynami micelarnymi, ponieważ jakoś zawsze wybierałam w końcu coś innego. Zazwyczaj stawiałam na biedrę, ponieważ tamten po prostu płyn micelarny mnie zadowalał i jakoś nie potrzebowałam żadnego innego. Ale gdzieś tam z tyłu głowy zawsze mi chodziło, żeby właśnie zaopatrzyć się w tego Garniera, bo wszyscy tak go zachwalali. Więc teraz będę miała okazję go wytestować. Tak jak mówię, jest to taka próbka, jeżeli chodzi o ten płyn micelarny. I jest on właśnie do skóry wrażliwej. Szczerze mówiąc, myślę, że ten płyn jakoś szczególnie nie będzie się różnił od innych płynów micelarnych, ale być może się zaskoczę. Kolejna rzecz, która wpada mi w rączki, to jest pełnowymiarowy produkt, widzę, jest to krem rozgrzewający z wyciągiem z porostów Alpeis. Słuchajcie, taka szumna nazwa. Jest to doskonały krem na zimowe wieczory, napilża, regeneruje i cudownie rozgrzewa zmarznięte stopy. Oj, to ja zawsze mam zmarznięte stopy i ręce. Szczególnie polecany zmarzluchom, lubiącym spać w ciepłych skarpetkach. Więc tak, mamy tutaj pełnowymiarowy krem do stóp i to jest krem z She Food Laboratories. Nie zawiera żadnych barwników, parabenów, PEG, ftalanów i silikonów. No i tutaj jeszcze jest taka informacja, że krem rozgrzewa zimne stopy przez ponad godzinę po aplikacji, więc jestem ciekawa. Słuchajcie, ja w ogóle cierpię na zimne kończyny, więc bardzo chętnie wypróbuję w ogóle taki krem, żeby zobaczyć, czy faktycznie on będzie działał i wtedy ewentualnie Wam polecić. I ostatnia rzecz, słuchajcie, bardzo mała z tych rzeczy w tym pudełku, ale myślę, że wszystkie z nich są bardzo fajne. I ostatni produkt jest to też taka miniaturka. Jest to odżywka Pantene Pro V, która jest w piance i jest ona pod prysznic. Ma ona intensywnie regenerować włosy cienkie i zniszczone i ma to robić bez efektu obciążania tych włosów. I tutaj jest informacja o tym, żeby umyć włosy szamponem, wstrząsnąć mocno właśnie tą odżywką, nałożyć odpowiednią ilość odżywki w piance, rozprowadzić po włosach, odczekać, aż ta odżywka się wchłonie oraz później spłukać. No i później już cieszyć się efektem, wiecie, wysuszonych, fajnych włosów. Więc też, no, jestem też ciekawa. Patrzcie, to jest taka pianka jak do golenia, w ogóle tak wygląda. Ciekawa jestem. Też bardzo fajnie pachnie. Ja w ogóle bardzo lubię szampony z Pantene Pro V, więc myślę, że ta odżywka właśnie w postaci takiej pianki też będzie czymś bardzo ciekawym i też być może właśnie będzie czymś lżejszym do włosów niż normalna odżywka. Szczególnie właśnie dla tych osób, które gdzieś tam ubolewają nad tym, że na przykład jak używają odżywki, to ta odżywka im obciąża włosy. Więc to jest bardzo fajna opcja. Okej, to by było tyle. Pudełeczko zostało opróżnione, także kosmetyków tych nie było wiele, ale właśnie fajne jest to, że wszystkie te kosmetyki już wiem teraz, że na pewno będą fajne i są w ogóle ciekawe. Nigdy wcześniej z nimi nie miałam do czynienia. Nie są... Chociaż no, są to też takie rzeczy, które można kupić sobie w sklepie normalnie, tak może z wyjątkiem tego lakieru od Diamond Cosmetics i tego kremu do twarzy z Neobay. Natomiast mimo tego, że niektóre z tych produktów można kupić w sklepie, to i tak bardzo fajnie, że właśnie będę miała okazję je wytestować i dam Wam wtedy znać, jak one się sprawdzają. Więc to by było tyle, jeżeli chodzi o pierwsze w tym roku pudełko Be Glossy, jeżeli chodzi o serię Be Glossy na moim kanale. W każdym miesiącu będę Wam pokazywała właśnie, co Be Glossy przygotowało i myślę, że w następnych miesiącach możecie się spodziewać rozdania Be Glossy na moim kanale. W związku z czym serdecznie Was zachęcam do obserwowania mojego kanału i do subskrybowania. Dzisiaj dziękuję już Wam bardzo za oglądanie i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się cieplutko, pa pa! But all I really want is you.